zmiana miejsca, jeśli chodzi o plener. Tutaj mamy, jestem w lesie, jak widać. Nadal jestem nad morzem, ale jestem w lesie. Jeżdżę do lasu wszędzie, gdzie się da. Czy to są góry, czy to jest morze, czy to jest gdzieś koło domu. Staram się zmieniać miejsca w lesie, żeby było ciekawiej, żeby w każdym lesie coś innego znaleźć, ponieważ znajduję nory w lesie, innych zwierząt, znajduję, wiem na przykład, w których lasach są dziki i inne rzeczy, więc zaczyna mnie to bardzo fascynować. A jeżeli macie jeszcze dzieci, to potrafią Wam tak zająć czas, że na diecie nie musicie się przejmować tym, że jesteście głodni, bo macie bardzo fajne. Co jeszcze takiego ważnego, istotnego na diecie, co wam w czym Wam las pomaga, co można... Oczywiście niektórzy mogą się nie zgodzić, ale w diecie dr Dąbrowskiej jest tak, że owoce jagodowe można jeść. Oczywiście nie w dużych ilościach, ale ja sprawdziłam i na pewno możecie jeść jeżyny. Jeżyny są, oczywiście jak jest cieplej, ja nagram krótki film, bo jacyś ludzie idą za mną, ale zobaczcie, mamy tutaj jeżyny, które w tej chwili w miesiącu marcu już ich nie ma, tak? Ale one cały czas rosną w lasach i wszędzie, we wszystkich, tak jak tutaj Wam pokazuję. To są wszystko krzaki jeżyn. Znajdujemy też jagody. Z drugiej strony też mamy, o, zobaczcie, z drugiej strony ile tych jeżyn rośnie. I one wszystkie są dla nas super. Są świetne, mają bardzo dużo witamin i możemy je zjadać. Oczywiście zjadamy je trochę zwierzętom. Czasami gdzieniegdzie nie wolno ich zjadać, bo są zakazy w lasach czy nad morzem, ale nie często. Znajduję też w lesie poziomki, znajduję też maliny, także też na diecie wspierałam się, jak byłam na różnych spacerach. Do zobaczenia.